Przez najbliższe 3 tygodnie mieszkańcy Suwałk mogą składać propozycje projektów do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Do wydania jest aż 2 miliony złotych, czyli 2 razy więcej niż w tym roku. Zrealizowanych zostanie aż 8 pomysłów mieszkańców. Budżet obywatelski będzie realizowany w Suwałkach po raz drugi. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden projekt. Propozycja musi mieć poparcie co najmniej 15 osób. Projekty można składać do 5 września. We wrześniu specjalny zespół sprawdzi projekty pod względem formalno-prawnym, natomiast w październiku odbędzie się głosowanie. Każdy z mieszkańców, który skończył 16 lat, będzie mógł zagłosować na 2 projekty. Jeden do wartości 100 tysięcy, a drugi do 700 tysięcy złotych. W ubiegłym roku głosowanie cieszyło się ogromną popularnością. Na zgłoszone projekty zagłosowało prawie 11 tysięcy osób. W tym roku procedury związane z budżetem obywatelskim zaczynamy wcześniej, by uniknąć problemów, jakie powstały przy realizacji tegorocznego budżetu, mówi Czesław Rankiewicz, prezydent Suwałk. Przypomnijmy, że bardzo długo szukano wykonawców zwycięskich projektów modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 7, budowy Planety Zabaw i Sportu przy Zespole Szkół nr 3 oraz Centrum Rekreacji przy Świerkowej i Jana Pawła II. Te inwestycje będą mogły ruszyć dopiero teraz. Dwie pierwsze mają powstać do końca października tego roku, a trzecia ze względu na rozmach i duży koszt została rozłożona na 2 lata. Podwoiliśmy kwotę, która została wyasygnowana oczywiście z naszego budżetu, bo widzieliśmy, że 33 propozycje, które pojawiły się i były naprawdę fajne pomysły, których niestety nie udało się zrealizować, to również dla nas taki sygnał, że trzeba zwiększyć środki finansowe, a z drugiej strony podzieliliśmy pulę 2 milionów złotych na dedykowaną dla dużych projektów, czyli tych do 700 tysięcy złotych, od 100 tysięcy, natomiast do 100 tysięcy będą to małe projekty i tu jest kwota przewidziana 600 tysięcy, czyli jak się to doda, to co najmniej 8 projektów będzie w przyszłorocznym budżecie obywatelskim zrealizowanych. W tym roku te procedury rozpoczynamy znacznie wcześniej, tak żeby już wyłonione w drodze głosowania przez mieszkańców te projekty można było ująć do projektu budżetu na 2015 rok. Już podczas pierwszej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy miasta udowodnili, że doskonale znają potrzeby miasta, dodaje Rankiewicz. Co robić, gdzie robić, jakie inwestycje realizować, mieszkańcy doskonale wiedzą, lepiej niż my tutaj w ratuszu, co i dla nich jest najpilniejsze, najważniejsze, na ich ulicy, na ich osiedlu i cieszymy się bardzo, że w tegorocznym budżecie pojawiło się aż tak wiele propozycji. No i chcemy budować społeczeństwo obywatelskie. Chcemy, żeby nasi mieszkańcy współdecydowali o wydatkowaniu środków publicznych, tych, które są w budżecie naszego miasta. Warto zaprojektować coś dla jak największej liczby mieszkańców i zadbać o atrakcyjną prezentację swojego pomysłu, podpowiadała Agnieszka Szyszko. Dodaje też, że w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego nie będą realizowane inwestycje na terenie szkół. Zachęcałabym po pierwsze, żeby to była propozycja dla jak największej liczby suwalczan. Okazało się, że na przykład właśnie teren rekreacyjny za akwaparkiem jest propozycją dla wszystkich. Ławeczki też miały dużą na przykład liczbę głosów. Także zachęcam, żeby pomyśleć może nie tylko o tym, co zrobić pod blokiem, ale coś, co może być atrakcyjne dla innych, bo jak pokazują te pierwsze głosowania, takie projekty mają dużą szansę. To po pierwsze. Po drugie, trochę uatrakcyjnić ten projekt, nie nazywać go może modernizacja i remont, ale ulica na nowo, no cokolwiek, żeby on był też, żeby też atrakcyjnie się prezentował. Troszkę porozmawiać z sąsiadami, próbować się skrzyknąć grupą, bo były takie grupy, które potrafiły się super zmobilizować. Na przykład z podziwem patrzyłam na właścicieli garaży, którzy 200 osób się spotykali, którzy wspólnie pisali projekt. Co prawda potem w głosowaniu im się nie udało, ale oni na pewno w tym roku znowu wystartują. Uruchomcie wyobraźnię, bo to jest wasz czas i te 2 miliony są naprawdę w naszych rękach.